Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W czwartek czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Przy okazji dodam, że na naszym wczorajszym nagraniu poruszałem potężną ilość bardzo ważnych spraw, dlatego warto się z tym nagraniem zapoznać, a z racji tego że było tam mnóstwo niewygodnych tematów, tak więc wyświetleń jest mało, bo wiadomo, że YouTube nie lubi niewygodnych tematów i mocno zakupuje tego typu nagrania, tym bardziej warto z tym nagraniem się po prostu zapoznać, do czego oczywiście zapraszam. Tradycyjnie rozpoczniemy od przekroju informacji. W drugiej części zobaczymy, co ciekawego dzieje się na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Przypominam, że dzisiaj w Stanach sesji nie ma, jest święto dziękczynienia, tak więc rynek jest dzisiaj osamotniony, ale oczywiście zmienności nam nie brakuje, nawet JSW dzisiaj zaliczyło. Krach, ale zobaczymy, jak to finalnie się zakończyło na podsumowaniu. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski do deski, tak aby żadne ważne informacje nie umknęły Twojej uwadze. I już nie przedłużając, rozpoczynam od pierwszych ważnych informacji. Bliższa współpraca Włoch i Niemiec. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Georgia Meloni uzgodnili bliższą współpracę. Podczas spotkania w środę w Berlinie podpisali tzw. plan działania na rzecz pogłębiania stosunków między krajami. Mają już na myśli jeden konkretny projekt. Rurociąg wodorowy przez Alpy. Plan został podpisany w ramach niemiecko-włoskich konsultacji rządowych, na które Meloni i jej gabinet udali się do stolicy Niemiec. Było to pierwsze niemiecko-włoskie spotkanie w tym formacie od 2016 roku. I jeden z projektów to rurociąg wodorowy przez Alpy. Niemcy i Włochy chcą ściślej współpracować w dziedzinie energii, aby zapewnić długoterminowe dostawy gazu i wodoru, a szefowie rządów planują również podpisanie dwustronnej umowy w sprawie dostaw gazu. Korea Północna. Korea Północna nie będzie już ograniczała się porozumieniem z 2018 roku o łagodzeniu napięć i rozmieści nowe rodzaje broni przy granicy z Koreą Południową, ogłosił w środę resort obrony, w odpowiedzi na częściowe zawieszenie tej umowy przez Seul. Władze Korei Południowej zapowiedziały wcześniej, w środę, że przestaną przestrzegać artykułu porozumienia z 2018 roku, który zakazywał im prowadzenie zwiadu wojskowego terenów przygranicznych. Był to odwet za wystrzelenie przez Koreę Północną jej pierwszego satelity szpiegowskiego. Po raz pierwszy w historii Hiszpanii w jednym roku samotne matki urodziły więcej dzieci niż mężatki. Wynika z opublikowanego w środę studium dotyczącego demografii za 2022 rok. Jego autorem jest Narodowy Instytut Statystyczny w Madrycie. Zgodnie z dokumentem, w minionym roku w Hiszpanii wśród małżeństw przyszło na świat ponad 164 tysiące dzieci. W tym samym czasie samotne kobiety urodziły na terenie tego kraju ponad 165 tysięcy niemowląt. Władze rządowe agendy, wskazując na nienotowane wcześniej w historii kraju zjawisko, odnotowały też drastyczny spadek liczby urodzeń pomiędzy 2021 a 2022 rokiem. O ile w tym pierwszym urodziło się ponad 454 tysiące dzieci, to już rok później zaledwie 329 tysięcy. Polujesz na szalone promocje. Ze zbliżających się promocji związanych z czarnym piątkiem i cyfrowym poniedziałkiem planuje skorzystać blisko 2 trzecie Polaków. Średnio chcą oni wydać w te dni około 1000 zł, poinformował Big Info Monitor. I tak jak zapowiadałem, jeszcze tego nie robiłem, w szczególności z tak potężnej skali, tak więc ja też przygotowałem małą niespodziankę, tak więc pierwszy raz robię coś takiego, dostęp na cały rok, czyli 12 miesięcy do przeglądów, które prowadzę, czyli przegląd sektorowy, czyli. W każdym cyklu 20 nagrań, ponad 200 walorów, potężna ilość scenariuszy. Jeżeli interesujesz się giełdą, to jest podstawowe miejsce, gdzie warto być. Oczywiście portfel dywidendowy, gdzie możesz śledzić. Również to, co ja robię i jakie mam oczywiście wyniki, ja przypominam, nawet możesz to sprawdzić w moich ostatnich nagraniach, ROI to powyżej 100%, czy nawet portfela krypto, bo wiemy, że towarzyszy nam Hossa i warto mieć dostęp na rok. I właśnie przygotowałem tak potężną obniżkę, link do tego znajdziesz bezpośrednio. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie do końca piątku, tak więc na pewno warto skorzystać, bo pewnie w zależności od tego, w którym momencie to oglądasz, to być może zostało kilka godzin, a może nawet kilka minut. Inflacja i niepewna sytuacja geopolityczna zachęcają Polaków do odkładania pieniędzy, ale też ich inwestowania. Polacy wybierają bezpieczne aktywa, kupują kruszce obligacje skarbowe czy nieruchomości. Zdaniem inwestorów i osób nieinwestujących, te kategorie najlepiej chronią przed inflacją, wynika z badania Polak Inwestor 2023. Połowa inwestorów przyznała, że najczęściej inwestuje w samorozwój. Ta kategoria została wskazana jako główna również przez osoby, które na razie nie inwestują. Aż 63,3% z tej grupy badanych odpowiedziało, że od niej zaczęłoby inwestycje. I co najważniejsze, również walor duży edukacyjny w moich materiałach, również znajdziesz, bo będziesz mógł zobaczyć, jak ja poruszam się po rynku i czerpać z moich kilkunastoletnich doświadczeń. I co warto dodać przy tej okazji? Z raportu Polak Inwestor 2023 XENC i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wynika, że na kolejnych miejscach znalazły się kruszce 46%, głównie złoto, tylko nieznacznie mniej. Inwestorów wskazał na obligacje skarbowe 44% i kryptowaluty. To jest ciekawe, 43%, aż. Lokaty w złotym 41%, jednostki funduszu i akcje po około 40%, oraz nieruchomości około 30% a ty w co inwestujesz? Daj znać w komentarzu i oczywiście jeszcze raz zapraszam do skorzystania. 100 najcenniejszych marek na świecie. Kto zajmuje podium? Coca-Cola, Google czy Ikea? A może Lego? Nie należy także zapominać o Netflixie, Zaży czy Starbucksie. Interbrand opublikował ranking najcenniejszych marek na świecie. W porównaniu do zeszłego roku Disney i Facebook ze spadkami. Czy Apple utrzymał żółtą koszulkę lidera? Sprawdźmy. 4% więcej niż przed rokiem, ogólną wartość Apple oszacowano na ponad 502 miliardy dolarów, więc 11 raz z rzędu koncern dziecko Steve'a Jobsa pozostaje marką numer 1 na świecie. Jest też pierwszą marką, która przekroczyła próg pół biliona dolarów. Kolejne muszą sporo nadrobić, gdyż numerowi drugiemu brakuje do niej około 200 miliardów dolarów. Microsoft jest wart ponad 316 miliardów dolarów, Oszedł do góry o 14%. Trzeci jest Amazon. Oszacowano go na ponad 276 miliardów, o 1% w górę. Poza podium na czwartym miejscu jest Google z 260 miliardów dolarów, 3% do góry. W pierwszej dziesiątce znajduje się także Samsung, Toyota, Mercedes, Coca-Cola, Nike oraz BMW. Przy okazji ciekawe, jak wygląda ranking polskich topowych marek, jak wiesz, daj znać w komentarzu. Prawica z mocnym poparciem. Prawicowa. Antyislamska Partia Wolności obsadzi 37 mandatów w izbie niższej parlamentu. Wynika z przeliczenia 98% głosów oddanych w środowych wyborach w Niderlandach. Frekwencja wynosiła aż 77,7%. Nie tylko burgery i frytki, McDonald's będzie sprzedawał prąd. Stacje ładowania samochodów elektrycznych powstają w coraz większej liczbie miejsc. Pojawiają się na przykład przy supermarketach, ale nie tylko. Okazuje się, że na podobne rozwiązanie zdecydował się McDonald's, na razie we Francji, ale biorąc pod uwagę polskie przepisy, to rozwiązanie może w przyszłości zostać zaimplementowane także w naszym kraju. Dostępność punktów ładowania przy restauracjach sieci fast food ma swój zalążek w partnerstwie podpisanym przez francuską firmę energetyczną EDF i właśnie McDonald's. Do 2025 roku na parkingach 700 lokali pojawi się ponad 2000 punktów ładowania. To oznacza, że około połowa restauracji McDonald's we Francji będzie zaopatrzona w te stacje. Spadek aktywności w europejskiej gospodarce Pomimo delikatnej poprawy wskaźniki PMI dla strefy euro w listopadzie pozostały na recesyjnym terytorium. Po raz pierwszy od blisko 3 lat odnotowano też spadek zatrudnienia. Sprawdźmy te wyniki. Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro w listopadzie podniósł się do 43,8 punktów z 43,1 punktów odnotowanych w październiku i oczekiwań ekonomistów na poziomie 43,4 punktów. To wciąż odczyt głęboko recesyjny sygnalizujący szybki spadek aktywności ekonomicznej w sektorze wytwórczym. Także poniżej poziomu 50 punktów uplasował się analogiczny wskaźnik dla sektora usług. Usługowy PMI dla Eurolandu przyjął wartość 48,2 względem 47,8 punktów odnotowanych w październiku i 48,40 punktów we wrześniu. Mamy tu zatem do czynienia z póki co łagodną dekoniunkturą, znacznie płytszą niż kryzys w sektorze wytwórczym, z którego sygnały recesyjne napływają już od połowy ubiegłego roku. Kończą się wakacje kredytowe. Banki podsumowały zainteresowanie. Grudzień będzie ostatnim miesiącem, w którym kredytobiorcy Hipoteczni mieli możliwość zawieszenia spłat. Losy przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok nadal się ważą. Tymczasem Związek Banków Polski podsumował dotychczasowe zainteresowanie tym niezwykłym rozwiązaniem. No i zerknijmy. Do 30 września 2023 roku banki zaraportowały ponad milion rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 283 miliardy złotych. Z danych BIK i ZBP wynika, że popyt na zawieszanie rat rozkładał się nierównomiernie w czasie. Koszty wakacji kredytowych z lata 2022-2023 wyniosły łącznie około 15 miliardów złotych. W tym 12,9 miliardów złotych utworzonych rezerw dotyczyło 2022 roku a 2,1 miliarda 2023 roku. Szacuje się, że wakacje kredytowe zmniejszyły wyniki banków w 2022 roku o 7,8 miliarda złotych wskazano w opracowaniu ZBP. Rząd nie zdał egzaminu. Od stycznia 2022 roku do końca sierpnia 2023 roku 541 firm sprowadziło z Ukrainy 4,3 miliona ton zbóż i roślin oleistych o wartości 6,2 miliarda złotych. Pisze Czwartkowa Rzeczpospolita na podstawie raportu NIK. Możemy tylko współczuć polskiemu rolnikowi. Według gazety taki napływ zbóż i roślin oleistych przyczynił się do spadku opłacalności polskich producentów rolnych i wzrostu zapasów zboża z 3,8 miliona ton w połowie 2021 roku do 9,7 miliona ton w połowie 2023 roku. Rzeczpospolita podaje, że spory wkład do takiego rozwoju sytuacji wniósł ówczesny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który w czerwcu apelował do rolników o niesprzedawanie zboża i rzepaku. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował 20 milionów euro w zielone euroobligacje banku PKO. Zamieszanie wokół OpenAI grzeje świat już od jakiegoś czasu, a teraz poznaliśmy jedną z przyczyn tej całej sytuacji przełom, który zagrozi ludzkości. Niedługo przed zwolnieniem Altmana naukowcy OpenAI mieli poinformować Radę Nadzorczą o przełomowym odkryciu, mogącym sprawić, że sztuczna inteligencja zagrozi ludzkości. Jak donosi agencja Reutera, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą, grupa pracowników naukowych OpenAI napisała list do zarządu, w którym ostrzegła przed przełomowym odkryciem, które może być zagrożeniem dla ludzkości. Oba źródła podały również, że nieujawniona wcześniej sprawa mogła zaważyć o zwolnieniu Altmana, który został odsunięty ze stanowiska dyrektora w piątek 18 listopada. W ostatniej publicznej wypowiedzi przed odwołaniem przez zarząd Altman stwierdził, że w przyszłym roku możliwości sztucznej inteligencji wzrosną w sposób, jakiego nikt się nie spodziewa. Jego słowa padły podczas forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku w San Francisco. Cztery razy w historii OpenAI, ostatni raz było to na przestrzeni kilku tygodni wstecz. Miałem okazję być świadkiem momentu, kiedy w pewnym sensie odsłoniliśmy zasłonę niewiedzy. I przesunęliśmy naprzód granicę odkryć, a dokonanie tego to zawodowy zaszczyt życia, powiedział Altman podczas szczytu APEC. Dzień później zarząd zwolnił go podczas spotkania online. Wątpliwości autorów listu miały dotyczyć zbyt szybkiej komercjalizacji nowego odkrycia przed zrozumieniem, jakie mogą być konsekwencje jego wykorzystania. Według Reutera chodzi o projekt o nazwie Q, który według niektórych pracowników OpenAI może być przełomem na drodze do stworzenia tzw. superinteligencji lub inaczej silnej sztucznej inteligencji AGI. Modele AGI mają stać się autonomicznymi systemami, których możliwości przewyższą człowieka w większości prac. Umowa OpenAI z Microsoftem dotyczy technologii na niższym poziomie. Według jej zapisów to zarząd startupu zdecyduje, czy jego prace osiągnęły już ten etap zaawansowania. Jak myślisz, czy koniec ludzkości jest bliski? I czy sztuczna inteligencja pomoże w końcu człowiekowi, który nieustannie dąży do samozagłady? Deweloperzy narzekają. Niewystarczająca podaż gruntów głównym problemem. W październiku rozpoczęto budowę 12 279 nowych mieszkań podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Eksperci z Polskiego Związku Firm Deweloperskich wskazują, że sytuacja na rynku się poprawia, jednak wciąż daleko jej do optymizmu. Jako główną przyczynę wskazują niewystarczającą podaż gruntów. Deweloperzy w okresie styczeń-październik bieżącego roku rozpoczęli budowę o 8,4% mieszkań mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, który określany był jako fatalny dla rynku. Zwrócili uwagę eksperci, porównując analizowany okres dodanych za styczeń-październik 2021 spadek liczby rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych sięga natomiast aż 34,3%. W trzech kwartałach 2023 roku w samym tylko województwie wielkopolskim deweloperzy rozpoczęli o 31,7% mniej budów mieszkań niż w okresie stycznia wrzesie ubiegłego roku. Równie drastyczne spadki odnotowano w pomorskim 27,8% mniej rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych i łódzkim, gdzie liczba rozpoczętych budów spadła o 23,4%. Tak jak myślisz, ceny spadną czy też nie? Daj znać w komentarzu. Ropa ta nie. Handel może być senny przez Święto czynienia w USA. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają o ponad 1%. Inwestorzy czekają na posiedzenie OPEC+ Plus za kilka dni i oceniają dane o zapasach paliw w Stanach Zjednoczonych. Czwartkowy handel na rynkach paliw może być słabszy ze względu na święto dźwiękczynia w USA. Inwestorzy czekają tymczasem na posiedzenie krajów OPEC, w sprawie ustalenia przez ten sojusz polityki dostaw ropy. Sojusz przełożył spotkanie z weekendu na koniec miesiąca, gdyż pojawiły się spory w sprawie kwot dostaw ropy przez poszczególnych członków grupy, w tym z Angolii. Na razie gracze oceniają oficjalne dane o zapasach paliw w USA. Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 8,7 miliona baryłek, czyli o prawie 2%. Poinformował amerykański Departament Energii. Za chwilę zobaczymy ile kosztuje baryłka ropy. Kurs euro przypuścił atak na 4,35. Dolar tym razem po mniej niż 4 zł. Kurs euro znalazł się tuż powyżej linii 4,35. Analitycy spekulują, że niedługo zobaczymy ponowny atak na ten ważny technicznie poziom. I też za chwilę zobaczymy jak sobie radzi złoty do poszczególnych walut. Rekordowy w historii zysk netto grupy PZU. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU. W trzecim kwartale tego roku wzrósł do 1,458 mln złotych z 727 milionów rok wcześniej. Ubezpieczyciel podał, że po trzech kwartałach tego roku grupa wypracowała rekordowy w historii zysk netto, przypadający na akcent ruszy jednostki dominującej w wysokości 4,16 miliarda złotych. Jest on wyższy rok do roku o zawrotne 62,4%. EBITDA Tauronu w trzecim kwartale. Ile wyniosła? Sprawdźmy. Grupa Taro miała w trzecim kwartale 2023 roku 1 197 mln złotych EBITDA wobec 495 milionów przed rokiem. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. Zysk netto grupy w trzecim kwartale wyniósł 387 mln złotych wobec 232 milionów straty rok wcześniej. Czerwono na akcjach JSW raport wystraszył inwestorów. Notowania akcji strzemskiej Spółki Węglowej uległy wyraźnej przecenie po starcie sesji w czwartek w reakcji na raport finansowy za trzeci kwartał. Poza stratą, która jest wynikiem tzw. podatku solidarnościowego, uwagę w raporcie zwracają rosnące koszty. Cena akcji OTSW spadła przed południem czwartkowego handlu do 42,60 i była najniżej od pierwszej połowy września. Kurs zniżkował o ponad 10% i za chwilę zobaczymy jak to finalnie dla OTSW się zakończyło. Wynik Netto pokazał spodziewaną stratę na poziomie 1,21 miliarda złotych z uwagi na obciążenie spółki tzw. podatkiem solidarnościowym, ale straszyć mogą gwałtownie rosnące koszty przy spadku przychodów. Była to pierwsza strata od drugiego kwartału 2021 roku. Przychody, w ujęciu skonsolidowanym, spadły o 33,9% w roku do 3,4 miliarda złotych, a koszt sprzedaży produktów, materiałów i towarów wzrósł o 31,7% w roku do niecałych 3 miliardów złotych, dając wynik na samej sprzedaży na poziomie 404 miliony złotych. Zysk operacyjny EBIT wyniósł tylko 85,4 miliona złotych. EBITDA wyniosła 531 milionów złotych i poza spadkiem o ponad 80% rok do roku spadła także o 61% kwartał do kwartału. Spółka tłumaczy, że wzrost kosztów spowodowany jest przede wszystkim wyższym poziomem świadczeń pracowniczych. Jeszcze w ubiegłym roku świadczenia te wyniosły 1,25 miliarda złotych, a w bieżącym roku w trzecim kwartale na poziomie skonsolidowanym było to już ponad 2 miliardy złotych. To wzrost o 62,4% rok do roku. Jak to oceniasz? Daj znać w komentarzu. Ceny najmu. problemem młodych Hiszpanów. W większości nie stać na niezależność. Trzy czwarte młodych Hiszpanów i Hiszpanek przed 30 rokiem życia nie może żyć niezależnie. Wszystko przez ceny wynajmu mieszkań nieprzystające do zarobków, podały związki zawodowe. Na podstawie ostatnich danych Krajowego Instytutu Statystyki i Eurostatu. Średni wiek, Uniezależnienia się młodych od rodziców wynosi obecnie ponad 30 lat to dwa lata później niż przed kryzysem finansowym z 2008 roku. Jednak dopiero średnio w wieku 38 lat ponad połowa Hiszpanów 55,5% osiąga tzw. pełny pakiet autonomii osobistej dzięki temu, że posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin. Czechy będą korzystać z terminala LNG w Niemczech, chcą sobie zapewnić. Bezpieczeństwo energetyczne. Inwestycje i zyski przedsiębiorstw. Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po trzecim kwartale wyniósł 185 miliardów złotych i był niższy o 3,8%, licząc rok do roku, informuje GUS. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w cenach stałych po trzecim kwartale tego roku wzrosły o 11,5% rok do roku i wyniosły ponad 148 miliardów złotych. Wspólna Europejska Armia z militarnym prymatem Niemiec. Rosnące ambicje Unii Europejskiej z zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wspólna europejska armia z prymatem militarnym Niemiec finansowana przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Takie są zamierzenia związane z powstaniem unijnego superpaństwa. Problemem jest to, że Berlin i Paryż, zmuszając inne państwa do tego projektu, nie mają ani wydajnych linii produkcyjnych, np. czołgów, ani nie spełniają wymogu NATO, rocznych wydatków na armię na poziomie 2% PKB. Dla krajów wschodniej flanki zastąpienie NATO i USA europejską armią to zachęta dla Moskwy do agresji. Co sądzisz o tym rozwiązaniu? Podziel się swoim zdaniem również w komentarzu. Takie samo opakowania w całej Unii. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie przepisów dotyczących opakowań w całej Unii Europejskiej, aby rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów oraz zwiększyć ich ponowne wykorzystywanie i recycling. Posłowie zatwierdzili sprawozdanie, które jest stanowiskiem parlamentu w negocjacjach z rządami Unii Europejskiej. Chiny na dywaniku WHO. Pekin ma przekazać Światowej Organizacji Zdrowia dodatkowe informacje na temat niewyjaśnionej, zwiększonej zachorowalności na zapalenia płuc w północnych Chinach, które wydają się dotyczyć głównie dzieci, poinformowała w czwartek agencja AFP. Turcy dotarli do 40%. Bank Centralny Turcji nie porzucił twardego kursu w polityce monetarnej i dziś wywindował główną stopę procentową do poziomu 40%. Uczujemy. Najdroższy od ponad 20 lat kredyt ma doprowadzić do okiełznania cwałującej inflacji i ustabilizowania wartości Liry. Referencyjna stopa procentowa Banku Centralnego Republiki Tureckiej została w czwartek podniesiona o kolejne 500 punktów bazowych z 35 do 40%. To najwyższy poziom od maja 2003 roku. Tak mocna podwyżka dla większości była zaskoczeniem. Rynkowy konsensus zakładał wzrost stopy benchmarkowej tylko do 37,5%. Komitet ocenił, że obecny poziom zacieśniania monetarnego jest znacząco bliższy poziomowi wymaganego do ustanowienia dezinflacyjnego kursu. W związku z tym tempo zacieśniania polityki monetarnej spowolni i cykl zacieśniania polityki w krótkim okresie. Czasu zostanie zakończony. Czytamy w listopadowym komunikacie tureckich władz monetarnych. To dość konkretny i odważny komunikat, jak na standardy komunikacyjne bankierów centralnych. Sugeruje on, że bank do końca roku może zakończyć cykl podwyżek i utrzyma bardzo wysokie stopy procentowe tak długo, aż nie zobaczy spadku inflacji w kierunku 5% celu. Była to szósta z rzędu zdecydowana podwyżka stóp procentowych w Turcji. W październiku stopy procentowe także zostały podniesione 500 punktów bazowych, co jednak wtedy było posunięciem w pełni oczekiwanym przez rynek. Również we wrześniu koszty kredytu poszły w grę 500 punktów bazowych i była to wtedy decyzja zgodna z rynkowym konsensusem. Turcja może się pochwalić jednym z najwyższych inflacji na świecie. Bazując na oficjalnych statystykach, szybszy wzrost cen dóbr konsumpcyjnych mierzący spadek sił nabywczej pieniądza. Raportują jedynie Sudan 63,3%, Syria ponad 79%, Argentyna ponad 142%, Liban ponad 215% oraz tradycyjnie już Wenezuela ponad 317%. No zobaczymy, jak kraj poradzi sobie z tak potężnie wysokimi stopami procentowymi. Jak zwykle uderzy to w zwykłych obywateli. Stany dzisiaj odpoczywają. Zerknijmy, co się dzieje na pozostałych rynkach. Na liczniku mamy chciwość i poziom 67, jeżeli chodzi o globalne nastroje. Jeżeli chodzi o świat, to raczej jak widzimy dzisiaj względny spokój, nie ma jakichś gwałtownych turbulencji. Jeżeli chodzi o główne indeksy, widzimy, że kursy ropy w zatrzymaniu na delikatnej cofce ponad 80 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX delikatnie na plusie, prawie już 16 tysięcy punktów. No i oczywiście uśpiony rynek amerykański NASDAQ czy też S&P 500. Jeżeli chodzi o metale, kurs srebra na delikatnym plusie 23,72 centy za uncję złoto na delikat. W tym plusie 1992 za uncję, i popatrzmy, jak radzi sobie złotówka. Jeżeli chodzi o kurs Franka na plusie 4,53, funcik też do góry 5,02, euro do góry 4,37. I jeżeli chodzi o dolara, tutaj mamy zatrzymanie na. 4. Jeżeli chodzi o euro-dolara, to widzimy, że mamy na plusie 1,09. Popatrzmy na kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto, a tutaj widzimy, że mamy chciwość i poziom 66. Dzisiaj wleciał update obecnej sytuacji w portfelu krypto. Jak interesujesz się tym rynkiem, to tam Cię zapraszam. Jeżeli chodzi o bitcoina, Kurs jednej sztuki to 36 970 dolarów, Ethereum 2043 dolary kosztuje sztuka i odpowiednio Bitcoin zyskuje 1,3, a Ethereum 3,0. Jak widzimy, zawirowania wokół Binance jakoś nie spowodowały mocnych turbulencji na tym rynku. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, to i Hex rośnie prawie o 20%, GAZ 14%, potem Cretan 14%, Hex 14%. Największe spadki pierwszy projekt 2.9, Kaspa 2.8, DeGraf 2.7. Tak więc widzimy, że kosmetyczne spadki, jeżeli chodzi o rynek krypto. Przy okazji przypominam, że podstawowe kiełty krypto, z których zresztą sam korzystam, znajdziesz bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem. Tak więc warto oczywiście przygotować sobie na tą szaloną hossę kilka Giełd. Jeżeli chodzi o GPW, no to podsumujmy dzisiejszą sesję. Co się ciekawego wydarzyło? Przypominam, że najczęściej spotykamy się na przygodzie sektorowym i tam systematycznie analizuję, poszcz analizuję poszczególne sektory, poszczególne indeksy. Rozpoczynamy od tego najliczniejszego, czyli oczywiście od gamingu, a tutaj PGMSA eksplodowała potężnie na potężnym obrocie 2,5 miliona aż 34%. Jak wiesz pod co to zagranie, to pochwal się w komentarzu. Call to play też ładnie 18% na plusie, potem na ładnym obrocie również Sonka 8% na plusie. Największe za to spadki notuje True Games 13% Dual Road 94QB, 6 66 liderem obrotu jest dzisiaj CD Projekt, który niestety spada aż o 3%. 24 miliony na obrocie. PGMSA 2,5, 2400 TS game, Sam indeks traci 1,75. 16,090 punktów. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj handlowy 1,5% na plusie. Unicredit prawie 1% na plusie. Największa szacowka to Millennium 2,6 czy 1,9 Getin. Liderem obrotu jest p 50 Banik, 28 PKsa i jak widzimy obroty można powiedzieć, że wręcz przez pół, jak nie ma Ameryki. Wigbanki Banki 10,390 99 punktów na zamknięciu traci 60. Jeżeli chodzi o OZEM, dzisiaj Figen 7% na plusie, Sandragon prawie 7, a największe zejścia notuje dzisiaj Volt 12,8,92 Remonstera. Liderem obrotu od 659 tysięcy. Jeżeli chodzi o największe nasze spółki, czyli Zwick 20, to zobaczmy, że tylko 4 oparły się spadką: jest to Pezetu, Pepko, Alor oraz Orlen. Wszystkie inne, niestety, jak widzimy w korektach. Najmocniej, czyli potężny krach, po tych informacjach, które przed chwilą poznaliśmy, to Minus 12%. CD Projekt 3% w dół, LPP 1712. Kenty. kęty. obrotu to JSW 119 milionów, sam indeks cofa się o prawie 70, 2225 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o spółki średnie z Envix 40, dzisiaj liderem wzrostów Benefit, eksplozja aż o 12%, PKP Cargo 2%, Dom Development 1.7. Liderem spadku jest Bumech 5.8, 4% Bugdanka, a liderem obrotu jest Benefit 11 milionów, prawie 10 CCC. Jeżeli chodzi o indeks, 5534 punkty Zamknięciu i potem 0,5% mamy na plusie. Popatrzmy sobie na spółki małe z SWIG 80, a tutaj widzimy, że największe wzrosty to Voxel 10% na plusie, Vigo 7,5 czy 4% z Liderem spadków Aireon 10% czy kogeneracja 4,5%. Liderem obrotu Voxel 3,5-2,300 Aireon z SWIG. Jako indeks zamyka się na 21310 punktów, zyskuje 24 setne. Popatrzmy na New Connect, a tutaj widzimy, że PGM jest liderem 34%, Yoshi 26% i największe spadki przy okazji zerknijmy, bo pewnie ich również na małym parkiecie nie brakuje. Jak co, sesja zresztą i widzimy, że liderem spadków dzisiaj jest Universe 18% w dół, na większym obrocie na przykład Hemp 12% w dół. I jeżeli już o obrotach mowa, to jeszcze zerknijmy, które spółki grzały najmocniej, które ewentualnie przekroczyły banieczkę, błotki, jedna taka spółka PGMSA 2,5 miliona. Popatrzmy na indeks szerokiego rynku, czyli WIG, a tutaj widzimy, że liderem wzrostów dzisiaj jest, dzisiaj jest Digit 14,5%, Atlantis 13, 12, Benefit LES 12, 11, e, FMG i Voxel 10, to są liderzy dwucyfrowi. Największe za to zejścia notuje Benzin aż 14%, Dow JSW 12, Aerion 10, 9,5, Redan. I liderzy obrotu spółek spoza WIG 20, Benefit jak widzimy mieści się na pierwszym ekranie. Popatrzmy na indeksy, no i dzisiaj konsolka na trwa w najlepsze bardzo wysoko, bo cały czas konsolidują pod poziomem 75 tysięcy to jest ok. Zobaczymy, jak Stany oczywiście to rozegrają. Przypominam, że jutro sesja w Stanach jest skrócona z racji, oczywiście, kontrolacji święta. Jeżeli chodzi o WIG-20, też mamy delikatne odpadnięcie, ale konsola, jak widzimy, wręcz również profanek. Na razie trzeba utrzymać się powyżej 2 200. Jeżeli chodzi o SWIG-80, tutaj też mamy delikatne zatrzymanie w drodze ku oczywiście 21/500, jeżeli dadzą radę nic nie pokrzyżuje ich planów. I oczywiście NWIG 40, który tutaj bardzo nam pokazuje, jak jest mocny i silny. 5,5 utrzymane jak na razie, no i ma apetyt na więcej, jak widzimy, próbuje gdzieś wzbić się pod 5600 tak więc wygląda to bardzo, ale to bardzo pozytywnie i jak widzimy rajd Świętego Mikołaja przynajmniej na razie i jeszcze Pa. Daj znać w komentarzach, Ty postrzegasz dzisiejszą sesję. Co ciekawego według Ciebie może się wydarzyć w najbliższym czasie, jak będzie wyglądać sesja. Jutro zapraszam również na mój drugi kanał przy okazji i dodatkowo również oczywiście przypominam o możliwości skorzystania z obniżek, które przygotowałem, tak więc link znajdziesz bezpośrednio w komentarzu. Warto skorzystać na pewno, bo już taka obniżka się już na pewno w tym roku nie powtórzy taki dzień tylko raz w roku, tak więc zdajemy sobie z tego sprawę, a myślę, że warto sobie przygotować te dostępy właśnie na te najbliższe miesiące, bo widzimy co dzieje się na rynku, a nikt nie powiedział, że to jest koniec. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Hej!